tym, że będzie taki film, dowiedziałam się, no to już było myślę, że ze 3 lata temu i postanowiłam sobie, że bardzo się chcę dostać na ten casting, ale przez wiele miesięcy nic się nie działo i faktycznie w pewnym momencie dostałam zaproszenie do nagrania self-tape'a, czyli samodzielnie nagrywanego castingu i to było dość wymagające i dość trudniejsze niż zazwyczaj, dlatego że musiałam nagrać jedną piosenkę i dwie sceny z filmu z Kaliną Jędrusik, więc no to było jakieś tam wyzwanie i po jakimś czasie był kolejny etap castingu już z reżyserką, z producentką, no i to trwało parę miesięcy. Od pierwszego self-tape'a to było jakieś pół roku do tej informacji, że dostałam tę rolę. Także to trochę trwało. Myślę, że się zdarzają takie propozycje w życiu, dla których po prostu trzeba zwariować. I faktycznie tak się stało. I te przygotowania trwały wiele miesięcy. Mam wrażenie, że no, jakieś minimum pół roku trwały takie mocne przygotowania. No i to było przygotowanie wokalne. Bo w filmie miałam do zaśpiewania 9 piosenek. To było przygotowanie fizyczne, bo musiałam sporo przytyć do tej roli i tak się faktycznie stało. No i to był bardzo intensywny rekonesans, plus oczywiście praca z reżyserem. Także to był najbardziej intensywny okres przygotowawczy przed zdjęciami, z jakim ja kiedykolwiek się spotkałam. Mieliśmy bardzo dużo ekspertów, którzy nam pomagali, którzy odpowiadali na nasze pytania. Jednym z naszych głównych ekspertów i dla mnie takim jednym z najważniejszych, któremu mogłam zadać prawie każde pytanie, był Wojciech Gąsowski, który przez wiele lat był bardzo blisko z Kaliną, mieszkał z nią przez pewien czas i faktycznie on był takim dla mnie ogromnym wsparciem, pojawiał się też na planie. Był ze mną bardzo szczery, radził mi i wiedziałam, że mogę na niego liczyć i ufałam mu, bo faktycznie pojawił się taki moment jakiś czas przed zdjęciami, że pojawiło się w moim życiu bardzo dużo osób, które ją znały i każdy mówił mi o innej osobie. I w tym momencie trzeba było podjąć decyzję, którą drogą ja idę, bo nie da się zagrać 20 kobiet, a miałam wrażenie, że ci ludzie mówią mi o 20 różnych. Także wzięłam z tego to, co było mi najbliższe i to, co wydawało mi się najbardziej wiarygodne.